No dobrze, więc jak teraz wygląda, proszę Państwa, ta sprawa? No więc tutaj muszę Państwu przedstawić, że tak powiem, historię, bo też to jest rzecz zupełnie nieznana. I niestety muszę Państwu zacząć od lat 80. Więc, proszę Państwa, jest dekolonizacja. Likwidowane są wszystkie kolonie, część walki, w wyniku walki, część w wyniku porozumienia. No i powstają teraz z tych kolonii afrykańskich, które powstały na zasadzie umowy w 1850 roku krajów europejskich, które sobie podzieliły Afrykę tak prosto liniami. Tak, tak, tak. I w związku z tym każdej kolonii były po 2, 3, 4 różne plemiona. Z reguły wrogo do siebie nastawione. No ale powstały niepodległe państwa. Oczywiście te niepodległe państwa, duży procent tych niepodległych państw to przyjęło system radziecki, komunistyczny, ale większość to były państwa kapitalistyczne, ale już bardzo szybko pod bardzo silnymi wpływami radzieckimi. No, konkretnie Burundi, w której była centrala mojego projektu, bo ja byłem dyrektorem projektu Modernizacja krajów centralnej Afryki z siedzibą w Bujumburze, w Burundi. Prawda? No więc Burundi było krajem kapitalistycznym, ale świętem narodowym było, proszę Państwa, rocznica Wielkiej Rewolucji. No w centrum miasta parterowe domy, był jeden dom piętrowy, bardzo piękny, to był klub radziecki, gdzie co dzień były wyświetlane w języku francuskim propagandowe filmy radzieckie. I miejscowa murzyńska, afrykańska ludność, każdy mógł wejść i za darmo wypić sobie kawę, prawda? A rocznica rewolucji, tak jak mówię, to było dzień wolny od pracy, no i było olbrzymie feta organizowana przez ambasadę radziecką. No a poza tym dodam, że instruktorami wojskowymi byli oficerowie radzieccy, a broń była również radziecka. Ale to było państwo kapitalistyczne, to nie było państwo socjalistyczne. No w państwach socjalistycznych, które było kilkunastu, prawda, była sytuacja już analogiczna do sytuacji naszej tutaj w Polsce. Ale wszędzie miejscowe przedsiębiorstwa tworzone dawniej przez kolonizatorów zostały wszędzie znacjonalizowane. I teraz, proszę Państwa, powstaje nowy ruch w ekonomii, mianowicie Milton Friedman, proszę Państwa, tworzy w Chicago koncepcję liberalnej ekonomii, stuprocentowej zasada taka, odchodzi się od koncepcji keynesowskiej, prawda, państwo nie interweniuje, sama gospodarka sama się reguluje, rynek się reguluje, prawda, i na tej zasadzie tworzy pewne koncepcje struktur ekonomicznych, polegających na tym, że, prawda, stuprocentowa prywatyzacja, nie ma państwowych czy tam komunalnych przedsiębiorstw, otwarte granice, nie ma, prawda, kontroli celnej i tak dalej. I na tej bazie powstaje koncepcja, zresztą zdefiniowana przez profesora Williamsona w jego takim opracowaniu, tak zwanym konsensusie waszyngtońskim, koncepcja inwazji, tak by można było powiedzieć, wielkiego kapitału na Afrykę. Dlaczego ta inwazja występuje między innymi? Bo równolegle następuje szalona rewolucja technologiczna, komputery. I w związku z tym olbrzymia łatwość, już faks, komputer, olbrzymia łatwość kontaktowania się 500-1000 kilometrów, można mieć, powiedzmy, swój oddział 500 kilometrów, łatwość się porozumienia. I w tym czasie jest koncepcja tego zaborczego kapitalizmu, który, nawiasem mówiąc, wielki światowy kapitalizm, korporacjonizm, jest, proszę Państwa, ja się bardzo zastanawiam, kto jest bardziej zbrodniczy. Czy te wielkie koncerny, prawda, które istnieją, czy reżim komunistyczny, stalinowski, czy hitlerowski. Moim zdaniem to są zupełnie te same. Te zbrodnie, które ja widziałem, prawda, ja przeżyłem Rwandę, to one były nawet chyba na większą skalę niż zbrodnie stalinowskie. Prawda. Może w każdym razie na taką samą skalę. A to wszystko było zorganizowane przecież przez wielkie koncerny.
No i powstaje wobec tego koncepcja takiej inwazji, prawda, na gospodarkę krajów, właśnie dawniejszych krajów, prawda, kolonialnych. Ja jestem teraz dyrektorem tego projektu. Projekt modernizujemy tak jak możemy i raptem co się dzieje. No oczywiście tryb życia naszego jest taki, żyjemy, prawda, rano pracujemy, a wieczory wszyscy Europejczycy, biali plus elita miejscowa, prawda, czarna, spędzamy sobie wieczory w klubach. No jest taki wspaniały klub, gdzie jest 15 koni, jest 4 korty tenisowe, 2 baseny, wspaniała restauracja i tak dalej, i tak dalej. No i tam się spotykamy. I raptem coraz nowe twarze się pojawiają. Kto to jest? To są wielcy biznesmeni, którzy przyjeżdżają, żeby coś tam, prawda, zrobić interes. Już właśnie na bazie tej łatwości kontaktu, prawda, komputerowego, łatwości kontaktu, prawda, faksowego, przedstawiciele wielkich korporacji amerykańskich, w tym przypadku konkretnie, jeśli chodzi o Burundi, to były amerykańskie. No i co oni zaczynają? Zaczynają handlować. Mówią tak, jesteście wolnym krajem, macie swoje administracje, mają swoje szkolnictwo, mają swoje uniwersytety i tak dalej, no ale wielkie źródła mineralne, które macie, wielkie przedsiębiorstwa, które są, wy nie bardzo jesteście zdolni do ich prowadzenia, nie macie praktyki, prawda? Skupimy od was, będziemy prowadzić, będziemy opłacić podatki, prawda? No i w związku z tym będzie tak nowa forma. No i od razu pierwsza rzecz, zaczynają, że chcą kupić, proszę państwa, fabrykę kawy. Wspaniała kawa burundyjska, trzecia na świecie, jeśli chodzi o jakość. Ja dostaję kopię ich oceny. Niech się patrzy, myśli sobie, no, nie do wiary. Za takie parę groszy chcę kupić. No co robię? Powołuję 4-osobowy zespół doktorów ekonomii, moich pracowników, doktorów ekonomii Sorbony. Przeprowadźcie analizę. Stwierdzają dokładnie. Prawie 6 razy, 5,3 wyższa cena. No więc oczywiście do prezydenta. Prezydent mówi, o buzy, to chce nas tutaj, prawda, oszukać. No to zrobimy tak, zaproszę przedstawiciela i niech pan tutaj przyjdzie ze swoim projektem. No i oni przychodzą i mówią, ja mówię, no coście z byka spadli, chociaż to jest 5 razy przynajmniej za niska cena. No tak, ale my mamy wspaniałych ekspertów, prawda, pan to nie wiadomo, kto tam mówi. Ja mówię, proszę pana, a u mnie to byli doktorzy ekonomii, czy tam był choć jeden doktor ekonomii. No nie był, ale to są eksperci tego. No targ w targ, dali 3 razy więcej. No więc już się zorientowałem, prawda, jak to ta sprawa wygląda. Tu jest ten wielki nalot na te olbrzymie bogactwa, bo Afryka jest cholernie bogatym krajem. Najbogatszym krajem na świecie jest Kongo. Jest złoto, są, proszę państwa, diamenty, jest uran, wszystko jest, co państwo chcecie. A powiedzmy, jeśli chodzi o diamenty, no to handel diamentami to nie był handel na diamenty, tylko na woreczki diamentów, prawda? Woreczek większy, woreczek mniejszy, prawda? Więc jest niechanie bogaty kraj. No i teraz, proszę państwa, jest, co się dzieje teraz w krajach socjalistycznych. No, zaczęło się to, proszę państwa, od Antonowa, który został szefem bezpieki, to jest KGB ówczesnego, i wpadł na taki pomysł, że trzeba stworzyć aparat najwyższych kwalifikacji. W związku z tym kandydaci, zmieniam personel, wyciąga najlepszych prymusów z Wydziału Ekonomicznego, Prawnego, prawda, z różnych wydziałów uniwersytetów rosyjskich i wszystkich ich wysyła na różne pozycje do krajów kapitalistycznych, żeby poznali świetnie język, poznali środowiska, prawda, i wiedzieli, w jaki sposób można zrealizować 24 punkt konstytucji, zdobycie przez socjalizm całego świata. No i ta masa wyjeżdża i na przykład w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ja pracowałem 10 lat, Organizacje Narodów Zjednoczonych co roku się nowe umowy wpisywały. Wszystkie podpisy są rosyjskie. Cała kadra personalna to byli właśnie ci Rosjanie. Ale jednej rzeczy Antonow nie przewidział. Że facet, który rok pobędzie w Stanach Zjednoczonych i zna Związek Radziecki, to już bardzo się zacznie zastanawiać poważnie nad tym,
Czy to istotnie ten system rodzicielski jest dużo lepszy? Po 5 latach to absolutnie się już zmienia swoje poglądy. I to jest źródło właśnie Gorbaczewa, to źródło jest tego całego procesu w latach 80. pierestrojki. Zaczynamy powoli, zaczynamy tą pierestrojkę. Tymczasem co się dzieje w Polsce? Lata 80. to jest wielki rozwój prywatnej inicjatywy. A więc oczywiście mamy prywatne przedsiębiorstwa rolnicze, ale tworzy się coraz więcej zakładów rzemieślniczych, małych przedsiębiorstw. Efekt jest taki, że w 1989 roku w dochodzie narodowym polskim sektor prywatny miał 20%. A więc Polska już bardzo wyraźnie szła też w tym kierunku. Prawda? I w związku z tym, proszę Państwa, wielkie koncerny zaczynają kombinować. I przede wszystkim, kto zaczyna, kto jest tym mózgiem. Otóż mózgiem, że tak powiem, wielkich koncernów, jak sam twierdzi, nowym mesjaszem, jest George Soros. On się przedtem nazywał Schwarz. Zmienił nazwisko, to jest pochodzenia, prawda, żydowskiego pochodzenia Węgier, no, który jest number one, jeśli chodzi o spekulacje. Jedną decyzją położył funta sterlinga i zarobił na tej jednej operacji $1 000 000. I zajmuje się dwoma rzeczami. Spekulacją i jednocześnie budowaniem nowego świata, otwartego społeczeństwa, prawda, otwartego obywatelstwa, no, prawda, filozofii, to gender i tak dalej, i tak dalej. No, finansuje, tworzy swój uniwersytet na Węgrzech, tworzy olbrzymie pieniądze, poświęca, prawda, na tą działalność, że tak powiem, mesjańską, bo Expressis Verbis napisał, że ja się czuję nowym mesjaszem, prawda, który chce wprowadzić nową rzeczywistość na świecie. I on wpada na taki pomysł, no to w tej chwili już zaczyna się ten łamać, ten obóz socjalistyczny i tutaj jest możliwość podobnej akcji jak w Afryce. No, od czego zacząć? No, zacząć od Polski. Polska jest tym najlepszym barakiem, prawda, w systemie radzieckim. No skąd ja o tym wiem? No proszę Państwa, możecie Państwo poprosić, prawda, ściągnąć sobie, to jest Underwriting Democracy, Free Press, 1990, prawda, wydana książka w 1990 roku przed niego, którą ja, prawda, stąd Państwu tutaj opowiadam. On też bardzo szczerze opisuje. Decyduje się przyjechać do Polski. 8 maja 1988 roku przyjechał do Polski. Spotyka się z generałem Jaruzelskim, spotyka się z premierem Rakowskim i spotyka się z późniejszym doradcą ekonomicznym naszego, prawda, premiera Mazowieckiego, Waldemarem Kuczyńskim. No i tłumaczy im, że jedyna droga rozwoju Polski w tej chwili to jest przekształcenie się gospodarki socjalistycznej na gospodarkę wolnorynkową według zasad Miltona Friedmana. I w związku z tym uzyskuje zgodę i, proszę Państwa, stwarza Fundusz Batorego. Fundusz Batorego, który od razu powstaje, który opracowuje pierwszą ustawę, która się ukazuje dnia 23 grudnia 1988 roku, znana jako tak zwana ustawa Wilczka. Jest to ustawa wprowadzająca kodeks handlowy z 1934 roku, a więc absolutnie stuprocentowy liberalny kapitalizm w Polsce. Muszę powiedzieć, że to jest taka paradoksalna historia, że no, oczywiście Państwo nie znacie, prawda, warto byłoby tak gdzieś przeczytać status Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Punkt pierwszy mówi tak, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza jest stworzona po to, żeby, prawda, zlikwidować kapitalizm i zbudować socjalizm, prawda, w Polsce, no i uczestniczyć w budowie socjalizmu gospodarki, prawda, scentralizowanej na całym świecie. I Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jednogłośnie podejmuje uchwałę o wprowadzenie pełnego systemu kapitalistycznego w Polsce.
jest oczywiście niesłychany paradoks, ale nie ma w tym paradoksie jakiejś głębszej myśli. Dlatego, że natychmiast dnia 6 lutego zostaje powołanych, proszę Państwa, 9 nowych banków z Banku Narodowego, które już udzielają kredyty, no i bardzo szybko, jak w tej chwili mamy już dokładne dane, profesor Gardowski to obliczył, prawda, powstaje 12 600 przedsiębiorstw, zostaje sprywatyzowanych, staje się własnością nomenklatury i w tej chwili, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa od 25 do 100 pracowników, 62% są własnością nomenklatury. No to mógł pan, to już nie chcę Państwa tutaj męczyć opowiadaniem metody. Metoda była bardzo prosta. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego tworzył takie same prywatne przedsiębiorstwo, prawda? I to prywatne przedsiębiorstwo handlowało z państwowym przedsiębiorstwem. Oczywiście płaciło tam wyższe ceny, dostawało kredyt, prawda, z tego banku, a poza tym później już miało szaloną wyższość, dlatego że wprowadzono w przedsiębiorstwach państwowych tak zwanych popiwek. Czyli jeśli ktoś wyżej awansował, to dostawał oprocentowanie do 500%, natomiast w prywatnych nie było. I w związku z tym zarobki w tym prywatnym były wyższe, w tej samej, taka sama działalność, i ci z państwowego przychodzili, państwowe bankrutowało, zostawało prawda. To była jedna z tych form. Ona bardzo dokładnie przez profesora Gardowskiego poświęcił dużo czasu na to, żeby to opracować. Bardzo szczegółowo to jest opracowane. A więc od razu już nomenklatura się, prawda, w jakiś sposób się urządziła. No i teraz co dalej? Mówię, Soros, dobrze, to ja wam z tego przyślę swojego specjalistę. Tym specjalistą jest, proszę Państwa, Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, który w ten czas miał 34 lata i który, proszę Państwa, to koniecznie muszę Państwu opowiedzieć, jaką zrobił karierę, jeśli chodzi o walkę z inflacją. Otóż on napisał pracę doktorską na temat walka z inflacją i twierdził, że on jest najbardziej, że tak powiem, kompetentnym człowiekiem na świecie. Otóż Boliwia miała szaloną inflację. W związku z tym delegowano przedstawicieli, prawda, rząd, przedstawicieli do Harvardu. No, w Harvardzie powiedziano, specjalistą od inflacji jest prawda, Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs powiedział, ja wam zlikwiduję w jeden dzień inflację. No i przyjechał do Boliwii. Jaki był efekt, proszę Państwa? Doszło do, oczywiście zastosował metodę taką samą jak w Polsce, to znaczy daleko idąca prywatyzacja, olbrzymie, prawda, podniesienie właśnie tego podatku, tego popiwku i tak dalej, olbrzymie bezrobocie, no tam pracownicy, robotnicy zareagowali nie tak jak w Polsce. W Polsce po cichutku, prawda, potracili pracę i nikt się nie buntował, tam się zbuntowali, skończyło się to na rozruchach. No, rząd bardzo sprytnie zrobił, bo mianowicie aresztował 110 przywódców i powiedział, że jeśli oni się nie uspokoją, to ich wszystkich rozstrzelają. No i ci się w tym czasie uspokoili, efekt był taki ostatecznie podobny do Polski, to znaczy olbrzymie bezrobocie, no i pewna grupa, no tak akurat właśnie ta grupa nomenklaturowa, na tym wszystkim się bardzo dobrze dorobiła. No i ten wybitny specjalista przyjeżdża do Polski. Przyjeżdża do Polski z poleceniem, żeby skontaktował się przede wszystkim oczywiście z kim? Z Solidarnością, no bo Solidarność. Wobec tego opisuje to, ta książka jest jeszcze, to chyba można w Polsce kupić w tłumaczeniu polskim, Koniec nędzy, tak się nazywa po polsku. Więc decyduje się skontaktować z kierownictwem Solidarności, jak on pisze, ze strategami Solidarności. No więc pierwszy strateg Solidarności to jest Geremek. No ja osobiście znam Geremka, Państwu powiem, w jaki sposób go poznałem. Geremek, no jestem spokrewniony z profesorem Aleksandrem, świętej pamięci profesorem Aleksandrem Gisztorem, który był dyrektorem Instytutu Historii. Otóż w okresie stalinowskim do 1956 roku, proszę Państwa, sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej w Instytucie Historii był Geremek. Chciałbym Państwu powiedzieć, że do 1954 roku w przedsiębiorstwach nie było opiekuna
z ramienia bezpieki. Potem każde przedsiębiorstwo miało opiekuna z ramienia bezpieki. Natomiast do 1954 roku opiekunem z ramienia bezpieki, kontraktującym się, prawda, z Centrum Bezpieki, był wszędzie pierwszy sekretarz podstawowej organizacji. No, profesor Geisztor parokrotnie, prawda, potem przypominał, że nie mógł nigdy wyjechać za granicę bez Geremka. Geremek, prawda, musiał mu zawsze towarzyszyć, prawda. Był takim opiekunem, no, Geisztor nie był, prawda, nie był członkiem partii. No więc zgłasza się do Geremka, przedstawia się, prawda, jemu jako delegat Szorosa, który opracuje tutaj program, prawda, usprawnienia gospodarki Polski, przejścia na gospodarkę typu kapitalistycznego. I tak jak pisze, Geremek mówi, proszę pana, nie mam zielonego pojęcia o ekonomii. Ja jestem historyk. Ale proszę pana, cóż, ja nie mogę decydować, my musimy decydować całe kierownictwo Solidarności, prawda. Wobec tego idziemy do drugiego kierownika Solidarności, do Kuronia. No i tutaj bardzo tak ciekawie opisuje, jakich Kuroń przyjął. Oczywiście zaczęło się od butelki. No potem, oczywiście mówiąc, wygłaszając przez tłumacza, przedstawiał mu swoją rację, w jaki sposób on zlikwiduje inflację. Kuroń, prawda, mówi, ja nie mam zielonego pojęcia o ekonomii, ale to wyjdzie. No, więc wobec tego butelka, prawda, poszła, pisze jeszcze drugi raz, potem jeszcze trzeci raz i mówi, dobrze, to wobec tego ja to opracuję, wracam teraz do Stanów, za 2 tygodnie przyjadę. No to Kuroń mówi, nie, pan musi to natychmiast dzisiaj w nocy opracować. Mówię, proszę pana, jest Gazeta Wyborcza, w redakcji Gazety Wyborczej jest komputer, jest godzina 11:30, do godziny 7 rano ma być to napisane, zrozumiał pan? Pojedzie pan z Liptonem, prawda, który też mówi, prawda, po angielsku i pan to opracuje. No i pisze, prawda, o tym zakrze, no jak tak kazał, to ja pojechałem. O godzinie 7 rano już napisałem, prawda, na 4 stronach. No ja ten pełny tekst dostałem, on jest przetłumaczony na język polski i umieszczony w pełni w mojej książce. Możecie państwo go przeczytać. No i jak to opracowali, mówię, no dobrze. Idzie do Kuronia, Kuroń mówi, gotowe, dobrze, to wobec tego co robimy? No to teraz idziemy do Michnika. Przychodzę do Michnika, a Michnik mówi, słuchajcie, ja nie mam zielonego pojęcia o ekonomii, ale to wyjdzie? Wyjdzie. Fajnie. To siada i pisze. Wspaniały projekt, prawda, tego. Będą pewne trudności, ale nikt tak nie będzie żadnego ograniczenia, prawda, minimalne bezrobocie i tak dalej. I dnia 16 sierpnia ukazuje się w Gazecie Wyborczej, a pełny tekst tego możecie państwo przeczytać w mojej książce. No i on mówi, dobrze, ale teraz trzeba to zatwierdzić, to Solidarność, prawda, musi zatwierdzić. Gdzie? Bo w klubie parlamentarnym Solidarności to jest ten obywatelski klub parlamentarny. No i proszę państwa, to chyba 18 sierpnia przyjeżdża, prawda, Sachs, spotyka się z tym klubem, no i tam mu wszyscy mówią, że my nie mamy zielonego pojęcia o ekonomii. On mówi, tak, ale to wspaniale przyjdzie, prawda, my tu zaraz wprowadzimy ten system i tego, no więc zgoda, no i teraz powstaje problem, prawda, no już w międzyczasie, prawda, to już państwo wiecie, mamy nowy rząd, prawda, z premierem Kiszczakiem, Kiszczak, z premierem Kiszczakiem, no on nie jest akceptowany, no szczęśliwy pomysł, ratuje to w gruncie rzeczy, no jak ten szef w PSD twierdzi, Stronisław, że to jego pomysł, natomiast Walesa twierdzi, że to jest jego pomysł, namówienie Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego na zmianę przejścia, prawda, ze współpracy z PZPR-em, gdzie mieli większość 65%, do porozumienia, prawda, z Klubem Parlamentarnym Solidarności. No i oni przechodzą, prawda, w ten czas wybierają no, wybitnego działacza, prawda, no, dawniej Paksowskiego, który, prawda, no, zapomniano o nim, prawda,
prawda, że proponował, żeby bardzo surowo ukarać zdrajców z kościelnych biskupa Kaczmarka i poszczególnych księży, surowo ich tam ukarać za współpracę z wywiadem amerykańskim. No jak Państwo wiecie, tam dwóch księży rozstrzelano. Biskup Kaczmarek dostał te 12 lat, no już o tym zapomniano. W międzyczasie, prawda, Mazowiecki jest bardzo wybitnym działaczem Solidarności, doradcą, już tam jeździł do Gdańska, zostaje premierem. No i jest teraz problem, kogo wybrać, prawda, na prowadzącego. No i tam parę osób, prawda, odmawia. No tak nawiasem mówiąc, ja byłem czwartym kandydatem, ale byłem kończąc Stanach Zjednoczonych w Afryce i do mnie zadzwonił ambasador. Proszę pana, czy pan może natychmiast wrócić do Polski? Ja mogę wrócić za rok, jak skończę program. A o co chodzi? A są jakieś propozycje dla pana. Mówię, jakie? A wie pan, ja tego nie wiem. No mówię, dobrze, ja za rok wrócę. No i w ten czas Kuczyński mówi, jest świetny kandydat. On ma dużo praktykę, bo on już kilkanaście lat robił, prawda, habilitację, nie zrobił habilitacji jak dotychczas, ale już dwa lata pracował w Instytucie Badań nad Marksizmem, Leninizmem przy Komitecie Centralnym PZPR, więc oczywiście jest świetnym reprezentantem z ramienia Solidarności, może tutaj zostać, prawda, wicepremierem i ministrem finansów. No i zostaje, prawda, Marcerowicz, oczywiście jego osobistym doradcą jest Sachs. No i teraz zostaje opracowany program, oczywiście opracowany ten właśnie, który Państwo możecie przeczytać w mojej książce, z tym, że niestety zmienia pewne elementy Balcerowicza. I to niesłychanie ważne. Mianowicie Sachs zaproponował, żeby przeprowadzić od razu reprywatyzację. Wedla oddać w rodzinie Wedla, Habermusza i Szele oddać do Habermuszu i Szele, Kalisję oddać właścicielom Kalisji i tak dalej. A ten się na to nie zgodził. Nie zgodził się, to nie zostało przeprowadzone. Jesteśmy jedynym krajem wśród wszystkich krajów socjalistycznych, w którym nie przeprowadzona została reprywatyzacja. Efekt jest w tej chwili taki, że w tej chwili mamy 28 tysięcy spraw prywatnych o reprywatyzację sądowych i one powoli przychodzą. Z tym, że oczywiście no już reprywatyzowany został Hotel Europejski, na przykład w Warszawie, prawda? One przechodzą oczywiście no, olbrzymim kosztem. Prawda? Natomiast wszystkie inne kraje socjalistyczne załatwiły to od razu, mianowicie 20%, 30%, prawda? No i to się skończyło. No najważniejsze, że wszystkie kraje przeprowadziły tego typu reprywatyzację żydowską. Natomiast myśmy Żydom oddajemy co? Oddajemy udowodnione, prawda, oczywiście dawniejsze, prawda, szkoły, dawniejsze te świątynie żydowskie, no i te domy, gdzie udowadnia, prawda, spadkobierca. No i w dalszym ciągu te 60 miliardów odszkodowania środowisko żydowskie, to amerykańskie, stale się domaga. Więc tych elementów on to nie przeprowadził. No i teraz, proszę Państwa, następuje proces prywatyzacji. Pierwszym ministrem właśnie jest Kurczycki. I tu następuje historia tragiczna. Mianowicie prywatyzacja została przeprowadzona na zasadzie ruiny. Założenie, że polskie przedsiębiorstwa nie są nic ważne. W związku z tym to jest prawda. Te, co zostały sprzedane, zostały sprzedane za 10, za 15%, a ja jestem w tej chwili w trakcie opracowywania, w przyszłym roku to wyjdzie, dokładna lista, między innymi za jaką kwotę sprzedano, a jaką kwotę zapłacono za ocenę. Przy czym 92% sprzedanych przedsiębiorstw było oceniane przez zespoły zagraniczne. Tak właśnie jak w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście te oceny były zupełnie nonsensowne. No i było cały szereg takich przedsiębiorstw, w których my, no, koszta oceny były wyższe niż cena przedsiębiorstwa, a cały szereg przedsiębiorstw my dopłacili. No takich najbardziej, że tak powiem, wzorcowy przykład to jest fabryka papierów w Kwidzyniu, niesłychanie nowoczesna, która została sprzedana za 120 milionów.
No, ona została zbudowana za 1,5 biliona, a jej wartość ówczesna była, tak jak z perspektywy to oceniano, 600 do 800 milionów. Została sprzedana za 120 milionów, z tym, że właściciel amerykański, to było International Paper, American International Paper, zapłaciło 120 milionów i dostało zwolnienie na 4 lata z podatków. Co oni zrobili? Natychmiast po kupnie podnieśli cenę papieru 3-krotnie do ceny europejskiej. W ten czas ryza papieru kosztowała 5 zł i podnieśli do 15 od razu. W związku z tym przez 4 lata zarobili, proszę Państwa, 150 milionów. W związku z tym nie dość, że dostali, proszę Państwa, fabrykę, a jeszcze dostali 30 milionów dopłaciliśmy. Więc oczywiście to były rzeczy skandaliczne. No, największym skandalem to była likwidacja Pelierów. Peliery, które, proszę Państwa, reprezentowały, to było 3 miliony ludzi i to było nie tylko 35% produkcji, ale to jednocześnie było z żywnościowej, ale jednocześnie to były środowiska społeczne, prawda? No to wszystko, cała aparatura, olbrzymia aparatura, prawda, została zniszczona. No ci wszyscy stali się bezrobotnymi, prawda? No i co najgorsze, otworzono granice. Polska została zalana. No, jeśli Państwo pamiętacie, no to w ten czas mleko było francuskie, woda mineralna była niemiecka. No ja w tym czasie po raz pierwszy przyjechałem, bo ja już byłem pozwolony, miałem unieważniony paszport polski, ale już w tym czasie pierwszy raz mogłem przyjechać do Polski. No i od razu sobie chciałem kupić wodę mineralną, mazowszankę, którą zawsześmy kupowali, prawda? Okazuje się, że nie ma mazowszanki, natomiast jest jakaś czerwona i zielona woda mineralna niemiecka. Potem chciałem kupić do golenia polenę, prawda, świetny krem. Okazuje się, że są tylko kremy jakieś tam Colgate, prawda, parokrotnie droższe. No, w mojej książce możecie Państwo przeczytać zestawienie profesora Kabaja, cośmy w tych pierwszych latach kupili. Za 140 milionów kupiliśmy na przykład zabawki dla dzieci, wózki dziecięce, no i tak dalej, cały szereg rzeczy, które oczywiście zupełnie kładły naszą produkcję. No ale tragedia polegała na tym, że zdecydowano, że nasze przedsiębiorstwa są wszystkie do bani. I w związku z tym wprowadzono przede wszystkim podatek, ten tak zwany popiwek, to znaczy zwiększenie uposażenia jest obciążone podatkiem dochodzącym do 500%, ale najtragiczniejsza historia to była ta. Mianowicie wszystkie przedsiębiorstwa państwowe nie miały własnych środków obrotowych, a mianowicie dostawały 8% kredyt. I otóż ten kredyt został podniesiony do 80%. W związku z tym olbrzymia masa najwspanialszych przedsiębiorstwa, przede wszystkim o produkcji elektrotechnicznej, produkcji telewizorów i tak dalej, to wszystko pobankrutowało. A cały szereg przedsiębiorstw zostało przejęte w ramach tak zwanego wrogiego przejęcia. To znaczy zostały zakupione, po czym albo zlikwidowane, albo w tych przedsiębiorstwach zlikwidowano podstawową produkcję, a zaczęto produkować jakieś fragmenty, które potem, prawda, składano za granicę. No, oczywiście to była potworna klęska. W tej chwili, jak te ja jestem w trakcie opracowania tego wszystkiego, to są jakby te tysiące zestawień tych przedsiębiorstw, które zostały zlikwidowane, które spowodowały to potworne bezrobocie, prawda? No to wszystko razem wziąwszy jest klęska. To jest zupełna ruina gospodarki i oczywiście na to miejsce wchodzi kapitał zagraniczny, który na bazie tych zniszczonych przedsiębiorstw tworzy nowe przedsiębiorstwa, między innymi produkcji samochodów, produkcji całego szeregu maszyn. No oczywiście likwiduje się w olbrzymim procencie przemysł węglowy,
topi się nawet te kopalnie węglowe, no zupełny nonsens, bo proszę Państwa, chemia węgla jest fantastyczna. Niemcy przecież produkowali benzynę, można było produkować benzynę. Z węgla można, proszę Państwa, nawet płótno produkować. Chemia węgla jest niesłychanie, prawda? Jest skomplikowana, ale niesłychanie bogata. No więc oczywiście zupełna klęska, na to miejsce wchodzi przemysł, prawda, zagraniczny. No i jak wygląda w tej chwili sytuacja nasza? No jest akurat, wczoraj dostałem dokument Banku Światowego pod tytułem Poland Golden Age, wiek, złoty wiek dla Polski, gdzie mówią tak, dochód narodowy Polski średni był 30% średniego europejskiego, tych krajów, 15 krajów Unii Europejskiej, a w tej chwili jest 62. A więc zdublowaliśmy dochód narodowy. Polska jest niesłychanie się rozwinęła, najwspanialiej się rozwinęła wszystkich krajów socjalistycznych. Olbrzymia produkcja, prawda, czego nie wiem. No, struktura, jak w tej chwili wygląda nasza struktura? Otóż struktura gospodarcza Polski jest w tej chwili taka sama, jak struktura gospodarcza Burundi, Rwandy, Nikaraguły, proszę Państwa, nie mówiąc o Afryce, prawda, Kenii i tak dalej. To jest struktura kraju kolonialnego. Jak ona wygląda? Otóż podstawowe takie działy jak finanse. W Polsce mamy 60 banków, z tego mamy 3 banki polskie. Z 3 banków polskich tylko jeden bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, ma 100% kapitału polskiego. Największy polski bank, bank PKO BP, proszę Państwa, to jest tajemnica. Ja osobiście twierdzę, że w tej chwili jest 26%. Oficjalnie twierdzi się, że jest 40% kapitału polskiego. Ale moim zdaniem jest jeszcze mniej, prawda? Jeden, jedyny bank, który ma 100% kapitał polski, to jest BDK. Jak teraz te banki, proszę Państwa, jak one pięknie żyją? 2 lata temu banki zagraniczne na czysto zarobiły 15 miliardów. No, jak wygląda, proszę Państwa, teraz złote jabłko, to jest wielki handel. Jedno miejsce, proszę Państwa, pracy w wielkim handlu, to znaczy w supermarkecie, to jest odpowiednik 5 miejsc pracy w prywatnych, małych przedsiębiorstwach spożywczych. No, praktycznie rzecz biorąc, nie mamy już zupełnie wielkich supermarketów. No jestem ten Piotr i Paweł, prawda, mały margines. No z tym, że Biedronka, proszę Państwa, w przyszłym roku będzie największym, najbogatszym przedsiębiorstwem w Polsce. To jest Biedronka Portugalska, prawda. A więc, proszę Państwa, finanse już są nie nasze, wielki handel nie nasze. Co się dzieje teraz z wielkim przemysłem? No praktycznie rzecz biorąc, wielki przemysł został prawie że całkowicie zlikwidowany. Mamy w tej chwili parę tylko przedsiębiorstw wielkiego przemysłu. Statystycznie rzecz biorąc, to jest 32%, z tym, że niestety nie mogę się dowiedzieć, jaki procent w tych 32 polskich przedsiębiorstwach, jaki procent jest kapitału zagranicznego. W każdym razie podstawa wielkiego przemysłu to już nie nasza, prawda, nie mamy. Bo przemysł włókienniczy zginął, proszę Państwa, a propos przemysł włókienniczy, to jest akurat właśnie, chciałem się ubrać, ale jakoś nie wziąłem tego garnituru, który kupiłem w 1978 roku za $100 w Nowym Jorku. To była wielka sensacja, ja przyjechałem z Filadelfii, żeby kupić, bo musiałem mieć nowy garnitur, a najtańszy garnitur kosztował $250-300 i raptem 200. W Nowym Jorku, w Aleksander supermarkecie na Manhattanie są po $100 świetne polskie garnitury. No i pojechałem i kupiłem sobie za $100 i mam go do tej chwili. Oczywiście w tej chwili koniec, nie mamy przemysłu włókienniczego. Oczywiście nie mamy olbrzymiego przemysłu stoczniowego. No mówią nam tak, ale myśmy produkowali w ten czas dla Związku Radzieckiego, a teraz ten rynek już jest opanowany. Nic podobnego. Niemcy, proszę Państwa, w Karlsruhe niesłychanie się rozwija i tak jak właśnie mam teraz kolegę, przyjechał tutaj ze Szczecina, profesor Chrzanowski, twierdzi, że
ponad 80% pracowników stoczni szczecińskiej pracuje w tej chwili w Karlsruhe. Dlaczego Niemcy mogli ocalić swoje stocznie? Dlatego, że Niemcy uzyskali zgodę na to, że przedsiębiorstwa pokomunistyczne w NRD mogą być dofinansowane przez państwo. A Unia Europejska nie pozwala państwu dofinansowywać. Stocznia Gdańska została zlikwidowana dlatego, że dostała 3 miliardy dotacji rządowej. I w związku z tym Unia Europejska kazała, prawda, zwrócić to z odpowiednim oprocentowaniem, no i stocznia się położyła. Myśmy tego nie przeprowadzili. A więc jak wygląda teraz średniej wielkości? No więc tak jak mówię, 62% to jest nomenklatura, ale mamy powyżej 40%, a więc mamy średnie przedsiębiorstwo. To jest dokładnie taka sama historia jak w Afryce. No dobrze, ale proszę Państwa, w tym pięknym opracowaniu, które dostałem wczoraj, napisano, że dochód narodowy wzrósł dwukrotnie. Z 30% do 62%. Tylko proszę Państwa, dowcip polega cały na tym, że możecie przeczytać w mojej książce, przepraszam, że ja tam tą książkę tu propaguję, prawda, ale tam wszystko miałem możliwość zebrania. Proszę Państwa, przykład jednego bilansu płatniczego. Otóż co roku z Polski w bilansie płatniczym odchodzi około 100 miliardów złotych zysku przedsiębiorstw zachodnich. A więc nie tu, tylko tam. No, oni sobie z tego. Ale proszę Państwa, jeszcze jest sprawa tego wielkiego handlu. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że duży procent co roku tych wielkich supermarketów Auchan chyba 2 czy 3 lata temu wykazuje deficyt. Państwo w niedzielę nie mogą wejść, jest taki tłok. To jest kombinacja tak zwanych, proszę Państwa, cen transferowych. To są przedsiębiorstwa, które mają, prawda, centrale, różne filie i robią różne kombinacje, bardzo sprytne kombinacje. Takie, siakie, owakie, prawda, ściągają o 80-70 dokładnie procent towarów, to są towary importowane, prawda, ze swoich centrów. I to są te kombinacje cenowe, także stopień, procent, prawda, zysku jest nieduży. Ale poza tym jest olbrzymia liczba przedsiębiorstw, które są zwalniane na 2-3 lata z podatku. A poza tym są tak zwane sfery ekonomiczne. Jest 14 sfer ekonomicznych, w których przedsiębiorstwa zagraniczne nie płacą podatków. Oczywiście nie można z nimi konkurować. Czyli praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy w sytuacji zupełnego opanowania, prawda, przez nas, przez kapitał zagraniczny, niesłychanie sprytnego. No olbrzymie oczywiście zyski ma światowy kapitał, no przede wszystkim kapitał niemiecki, bo mam na największym stopniu zarówno w finansach, jak i w gablu, prawda, i wielki tym. No ale jednocześnie stale nam grozi co? No to, co było Fiata, prawda. No Fiat z przyczyn politycznych zdecydował część produkcji przenieść znowu do Wielkiej Brytanii. No Ford w ogóle zrezygnował. Ford miał, proszę Państwa, to dużą fabrykę, prawda, składania części fordowskich i przeniósł się do Rosji. To już było chyba 6 lat temu. W ten czas okazało się, że w Sankt Petersburgu robocizna była 2 razy tańsza niż w Polsce. Teraz jak wygląda wobec tego koszty, zyski tych przedsiębiorstw zagranicznych? Otóż koszty osobowe w przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce średnio wynoszą 37%. W Niemczech 57%, w Stanach Zjednoczonych powyżej 60%. Mamy 2 fabryki, proszę Państwa, Opla, które produkują to samo, taka sama produkcja, wszystko jest to takie same. Jedno to są Gliwice, drugie to jest 150-200 km dalej, prawda, w Niemczech. Jak wygląda teraz koszty osobowe? Średnia płaca tutaj w Polsce jest bardzo wysoka. Jest 1200 euro. Czyli to jest jakieś 4600. Wysoka.
dużo wyższa niż 3700 średnio. Ale taka sama fabryka, taka sama produkcja, 200 km dalej, 4,5. No więc oczywiście szalona różnica. No ja zrobiłem zestawienie płatności, proszę Państwa, na godzinę w kilkunastu krajach europejskich. To oczywiście mało tego, zrobiłem zestawienie, ile zarabiają poszczególne zawody, ile zarabiają w Polsce. No więc jest jeden. Architekci zarabiają prawie że tyle samo. Teraz to już... Przyszedłem we właściwym momencie. Może pan przyjdzie Druga pozycja to są prawnicy, a trzecia pozycja to są, proszę Państwa, informatycy. Ale poza tym różnice są szanowne. No ale to się mówi tak, ale ceny są wyższe. Proszę Państwa, nie. Proszę Państwa, cały szereg, no ja tego w tej książce swojej tego nie podałem, ale w następnej to podaję, bo zobaczyłem zestawienie 24 produktów, których ceny są niższe. Mleko, śmietana. W Niemczech. Ale mało tego, w Niemczech. Ale mało tego, zrobiliśmy zestawienie, proszę Państwa, 10 najlepszych restauracji w Berlinie i 10 najlepszych restauracji w Warszawie. 22% tańsze są w Berlinie. Warszawskie. Tak, proszę Państwa, praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy teraz, jaki jest efekt tego wszystkiego. Ostatnie dane statystyczne wskazują już, że 2 100 000 Polaków wyemigrowało, ale dalszy milion jest na okresowej emigracji. 300 000 do 400 000 co roku wyjeżdża na 3 miesiące, przede wszystkim do Niemiec, na przede wszystkim zbieranie szparagów. Z naszych badań okazało się, że wracają średnio 6 000 do 7 000 euro przywożą. No więc oczywiście zarabiają, prawda? No oczywiście kupują. No to w ten sposób kształtuje się nam ten wzrost, prawda, dochodu narodowego. No, mamy bezrobocie, proszę Państwa, suma summarum na 17 milionów ludzi, prawda, zdolnych do pracy w Polsce, 9 milionów nie pracuje. Mamy bardzo wysoki stopień rencistów i emerytów. No, jak Państwo widzicie, tutaj rencisty, emeryty siedzi tu przed Wami, prawda, i zbiera, prawda, te parę groszy, prawda, bo to niestety ta moja emerytura jest jeszcze liczona bardzo dawno, prawda, to jest bardzo mała. Ale suma summarum to są duże pieniądze. 40 000, proszę Państwa, ludzi w zeszłym półroczu w Polsce więcej umarło. Jesteśmy mistrzem świata, jeśli chodzi o ujemny przyrost naturalny. Na 224 kraje badane jesteśmy na 212 miejscu. Praktycznie rzecz biorąc, no, w przeciągu najbliższych 20 lat zmalejemy do 32, do końca roku, do końca tego wieku zostanie nas 16 milionów. Prawda? Natomiast Polka w Londynie, to są dane statystyczne, angielskie, wskaźnik jest 2,5. Prawda? Czyli Polka potrafi więcej rodzić, prawdopodobnie również pracując, prawda? No, po prostu ma odpowiednie warunki. Tak. Więc praktycznie rzecz biorąc, perspektywy rozwojowe są, teraz no, oczywiście mamy tą pomoc z Unii Europejskiej. No tak, ale z drugiej strony płacimy składki, a trzecia sprawa to jest dokładne wyliczenie, ile my tracimy dzięki współpracy, dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej. No, dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, straciliśmy stocznie, to nie ulega wątpliwości, prawda? Straciliśmy przemysł cukrowniczy, straciliśmy przemysł cementowy. Cały szereg przemysłów tylko dzięki temu, że, prawda, jesteśmy w Unii Europejskiej. No, przemysł cukrowniczy to Unia Europejska zdecydowała, że nie będziemy produkować cukru. Myśmy byli drugim eksporterem w Europie. W Europie będziemy importować cukier z trzciny cukrowej z Ameryki Południowej, prawda? I rozumiem, bzdurne tacie czy siacie, czy generalne zarządzenia. No i teraz, proszę Państwa, to jest ten jeden fragment naszej rzeczywistości, ale teraz drugi fragment statystyczny. Otóż, Państwa, my jesteśmy mistrzem rozwoju administracyjnego. Proszę Państwa, jak byliśmy krajem gospodarki planowej, gdzie mieliśmy centralny plan opracowany szczegółowo dla wszystkich przedsiębiorstw.
było ministerstwo, było zjednoczenie, prawda? I przedsiębiorstwo dostawało masę wskaźników. Ileż pracowników było u nas w tej administracji centralnej? 46 tysięcy. Zmieniamy ustrój, wolna gospodarka, wolny rynek, prawda? A więc administracja tylko pewne podstawowe punkty. Wiecie Państwo, ile mamy w tej chwili w centralnej administracji? 144 tysiące. A więc, proszę Państwa, trzykrotnie zwiększyła się liczba pracowników. Mamy 40 miliardów płacimy w administrację za płacę. Stworzyliśmy, proszę Państwa, fenomen w skali światowej. Mi jest tak trochę, że tak powiem, było wstyd. Otóż ja jestem członkiem kanadyjskiego zrzeszenia byłych funkcjonariuszy, byłych konkretnie kierowników projektów Organizacji Narodów Zjednoczonych. No teraz to już tam nie jeżdżę, prawda, ale jeszcze ileś tam lat temu przyjeżdżałem na te zebrania, były ciekawe. No i na jednym z tych zebrań mi powiedziano, jesteś w Polsce, przedstaw nam organizację w Polsce, prawda. No ja przedstawiłem, że mamy, prawda, cośmy zrobili nowego. No stworzyliśmy nową organizację, powiaty i stworzyliśmy, mamy dwa województwa. No i muszę panu powiedzieć, to jest prawda. Jak to powiedziałem, to wszyscy koledzy ryknęli śmiech. Mówi sobie, nie wygłupia się. Nie, ty tam takie głupstwo mówisz. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie jednostka typu województwa jest podwójna. Jest państwowe województwo, jest państwo województwo, województwo. Nie zrobiliśmy tego w starostwie, jest tylko jeden starosta, prawda? No ja osobiście proponuję, żeby zrobić oczywiście państwowy urząd starostwa, przecież trzeba. Proszę Państwa, więc oczywiście ja walczyłem, bardzo zdrowo walczyłem po powrocie do Polski właśnie z tym przeciwko powiatom, przeciwko tym. Udało mi się zwyciężyć jedyny raz. Mianowicie powstał projekt, żeby obok ministerstw, równolegle z ministerstwami były agendy. Ministerstwa będą zajmowały się strategią, a agendy będą zajmowały się operacją, prawda, i taktyką, prawda. Z tym, że te miało być, prawda, 65 kierowników, licząc kierownika i zastępców, przy czym kierownicy mieli być w randze ministra. I w styczniu 2001 roku, nie, to w grudniu 2000 roku Sejm uchwalił to. I powstał, zaczęto formułować pierwszą agendę Ministerstwa Administracji. Ja wówczas byłem członkiem zespołu doradców premiera Buzka. Więc oczywiście wściekły, poświęciłem to na to całą noc, napisałem, prawda, niesłychanie ostre, prawda, oceny negatywne. No, doszło to do prezydenta, w ten czas był Kwaśniewski. No i Kwaśniewski zawetował. Ale następnego dnia w Rzeczypospolitej ukazało się uzasadnienie tego, dlaczego on to zawetował. I to było moje uzasadnienie. No więc oczywiście ja zrobiłem wielką historię, poleciałem od razu, prawda, do biura, bo oczywiście nie bezpośrednio do Buzka, no jak to jest, prawda, że ja składam, ja nie mam nic wspólnego, prawda, z urzędem prezydenckim składam, to tylko okazuje się, że nie wiadomo w jaki sposób to dotarło do urzędu wojewódzkiego, do prezydenckiego. No ale teraz okazuje się, dlaczego to Kwaśniewski zrezygnował z tego. Dlatego, że zdawał sobie sprawę, że to są ostatnie miesiące AWS-u już, prawda? No i miałby kłopot, dlatego że przewidziane było w ustawie, że umowy z tymi dyrektorami tych prawda, agent będą zawierane na zasadzie takiej, że rezygnacja, prawda, zwolnienie jest za odszkodowanie 20-miesięczne. No, oczywiście zdawał sobie sprawę z tego, że będzie miał trudności. Kwaśniewski już wiedział, że na pewno do władzy znowu dojdzie SLD, prawda? Bo już AWS był skompromitowany, więc po prostu nie zapobiegł temu. No więc oczywiście to jest jedna rzecz. No, druga rzecz, jeśli chodzi, proszę Państwa, o sądownictwo. No, jesteśmy światowym mistrzem.
Mianowicie spór, że tak powiem, gospodarczy średnio, to są dane Doing Business opracowane przez World Bank. Proszę Państwa, u nas trwa średnio 300 dni. Więc to praktycznie rzecz biorąc, no jakie jeszcze inne dane, no proszę Państwa, zdolność, że tak powiem, inwestycyjna, no średnio 45 km, proszę Państwa, rocznie budowaliśmy autostrad. Ale muszę powiedzieć, że ja teraz w poniedziałek jeździłem do Łodzi. Wiecie Państwo, że przechorowałem. To przecież się jedzie tunelem do Licha Cięższego, no jeżdżę po całej Europie, nigdzie tego nie ma. Po jednej, po drugiej stronie czyste pole, a olbrzymie ściany. Mało tego i pomiędzy tym, to pytam się, co to jest, prawda? No oczywiście, no olbrzymie nadużycie, bo to było tanie, prawda? A to tego masowo to... No, ale wjeżdżam do mostu Marii Curie Skłodowskiej i to samo. Zasłania się most przed szumem Wisły, rzeki, prawda, z obu stron, prawda. Więc przerażające historie, takich oczywiście jest cała masa. A więc perspektywy są oczywiście bardzo, 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 bardzo zastraszające. Dlaczego? Dlatego, że nie ulega wątpliwości, że najzdolniejsi ludzie emigrują. Przy czym jeśli chodzi o, to są nasze badania robione w Stanach, robione w Kanadzie, trzecie pokolenie jednak praktycznie rzecz biorąc depolonizuje się. Pierwsze pokolenie, no a poza tym moi koledzy, którzy nie wrócili do Polski po niewoli, po powstaniu. No mój przyjaciel, który miał trzy córki Polki. No niestety wszystkie trzy wyszły za Kanadyjczyków. Ale dzieci jeszcze mówili po polsku. Ale ich dzieci już pożenili się, czy pochodziły za mąż też. No i praktycznie rzecz biorąc, ja byłem ileś tam lat temu, byłem w Kanadzie właśnie na zebranie wigilijnym, takiej dużej rodziny, było kilkanaście osób. No i był problem, prawda, no bo mój kolega, prawda, prowadził to po polsku, ale potem musiał wszystko tłumaczyć na angielski. No i potem pytam się, prawda, takiego jego już prawnuka, prawda. Do you know, bo w pole to jest, I know, but I'm Canadian, prawda. Już jest Kanadyjczyk, prawda. No więc oczywiście to wszystko jest, wszystko w gruncie rzeczy wskazuje na to, że sytuacja nasza jest w tej chwili tragiczna. No jeśli teraz weźmiemy się jeszcze ostatni już problem. Otóż ja w swojej książce stawiam pewne wnioski. No pierwsza podstawowa sprawa to jest sprawa doboru kadry kierowniczej. Kadra kierownicza jest skandaliczna. Przy czym niestety nie również, no powiedzmy, to sprawa, prawda, Nowaka w tej chwili, który jakby nie było, był rzecznikiem naszej partii, no jest taka niesmutna. To może być znany. Przepraszam, nie Nowaka, badacza, proszę. No znacie Państwo, potrzebuje Państwo o tym mówić. Oczywiście, no ona jest właśnie podobna do również skandaliczny jest Nowak, prawda, z tamtej strony, nie mówiąc o całym szeregu innych. Ale problem polega na tym, że w obecnej chwili jest paradoksalna sytuacja, dlatego że my nie żyjemy w demokracji. To jest partokracja. Czy Państwo wiecie, że w pierwszej kadencji czteroletniej sejmowej było, proszę Państwa, 240 posłów od 2 do 4 razy zmieniało swoje przynależności. Czy Państwo wiecie, że my mamy 79 partii zarejestrowanych? Teraz w ostatniej kadencji mieliśmy jeden PiS, teraz mamy 4 PiS. No z PiS-u powstały 4 partie. Lewica też tworzy. No Gowin, jak Państwo prawda, to nie wiecie, prawda, bo nawiasem mówiąc, to nie jest żadna tajemnica, zaproponował również mnie, żeby prawda, działał tam jego zespole ekspertów, tworzy partię. No nie wiem, ile partii znowu się to przekawi. No ale kto partię tworzy i kto w ogóle tworzy kadrę sejmową? Proszę Państwa, mamy fatalne ustawodawstwo. No na pamięć tego nie pamiętam, ale to jest 40, 60, nawet 120 razy jedna ustawa była zmieniana.
zmienia się masę, stale się zmienia. Jest, no... Natomiast gdybyście Państwo przeczytali ustawy polskie z lat 20, no to są cudowne, no ale bardzo proste. Stara koncepcja jeszcze Królestwa Polskiego, które miało swój sejm. Posłowie nie opracowali. Był specjalny zespół, to się nazywało Rada Stawu, fachowców, którzy opracowali. I tak dawniej było tyle kultury, prawda? No i teraz dalsza sprawa, no czym się zajmujemy? No. Co nas mogło uratować? Mamy fantastyczną okazję, proszę Państwa. Stany Zjednoczone w tej chwili dochodzą do siebie. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone zdobyły nowe źródło gaz łupkowy. Czy wiecie Państwo, ile kosztuje w tej chwili na złotówki litr benzyny w Stanach Zjednoczonych? 3 zł. W związku z tym, co się dzieje, w tej chwili masowo przedsiębiorstwa amerykańskie, które miały swoje oddziały córki w Chinach na przykład, likwidują, bo w Chinach średnia płaca już jest $600, ściągają do Stanów, bo koszty energii są tak niskie, że im się opłaca płacić te $2000 Amerykanie. A radykalnie zmniejsza się bezrobocie. Rozwija się teraz szalone możliwości. Za 2 lata Stany Zjednoczone będą pierwszym eksporterem, już, proszę Państwa, najbogatszym znowu krajem świata. Już dochodzą do siebie. Proszę Państwa, my mamy największe możliwości, jeśli chodzi o łupki w Europie. Napisałem to 3 lata temu. Skoncentrować się na łupkach, natychmiast, szybko. Wszystkie siły, wszystkie pieniądze, które dostajemy, wszystkie zyski, wszystko, prawda? To jest jedyna możliwość. My możemy się stać potęgą, odbudować, możemy być eksporterem, plunąć na import z Rosji i tak dalej. 3 tygodnie temu, proszę Państwa, mam telefon. No, jak mówię mi nice to hear you, a wtedy przedstawia mi się, mówi, że I don't remember, nie bardzo pamiętam, prawda? No jak to, myśmy w 1980 roku pracowali razem w Uniwersytecie Temple University. Ja mówię, no to już dobrze, nazwisko powiedziałeś, też to pamiętam. No mówię, co ty tu robisz? No mówię, jestem w Warszawie. Ja mówię, skąd ty w Warszawie? No mówię, no wiesz, jestem jeszcze jeden dzień w Warszawie, chętnie się zezwolę. Ja mu daj adres, mówię, weź taksówkę, nie bierz tramwaju. A wiecie Państwo dlaczego? Bo jak ja wróciłem do Polski, ja co roku mam masę kolegów, 5, 6, 7 kolegów przyjeżdża do Warszawy, co już. Nikt nie bierze taksówki, tylko pytają się, jakie są linie tramwajowe, ile kosztuje bilet tramwajowy. Wiesz, bo stanie tramwaje są, prawda? Ja mówię, weź tak, no nie, no tak szybko, wiesz, to tak szybko do ciebie to jest 25 zł, ja tramwaje dojadę za tego, prawda? Ja mówię, dobrze, ty, ile ty zarabiasz rocznie? No w tej chwili mam 200 tysięcy, prawda? No, ale, no to jest właśnie, Ameryka. No on przyjeżdża. Ja mówię, co ty robisz? Jestem przedstawicielem Chevronu. Przyjechałem, bo mamy trzy odwierty robimy, ponieważ trwa to 3 lata, przyjechałem, żeby z ramienia, prawda, zorientować się, co dalej. No i co? Likwidujemy. Co robić? To jest specjalna aparatura niedaleko. Jedno przewozimy na Ukrainę, a 2 do Rosji. Ja mówię, dobrze, dlaczego? 3 lata? Mówię, słuchaj, czy ty wiesz o tym, że my nie możemy podpisać umowy, bo 3 lat nie ma uchwały, nie ma ustawy geologicznej, bez której my nie możemy podpisać umowy. I każdy nasz ruch wymaga zgody miejscowych władz. A zgoda ta, co u nas 3 dni, to tutaj na 3 miesiące. Nam się po prostu już nie opłaca. Ja mówię, że Ukraina, Rosja, przecież tam poza nic podobnego. Oni postawili i Rosja, i Ukraina powiedziała tak, 60% zysku dla nas, 40% dla was. A jak robicie, tego nic nas nie obchodzi. No więc ja oczywiście zaraz zainteresowałem się tą umową i znalazłem. 28 marca, proszę Państwa, Pani Marszałek, prawda, przekazała wstępne dane do zaopiniowania projektu ustawy geologicznej. No, nie ma czasu, dlatego że, proszę Państwa, no, podstawowy problem. Mamy 1,8%, tak się twierdzi, prawda, tak zwanych, no, jakby to powiedzieć, no, jednopłciowych, prawda, mężczyzn.
No musimy załatwić, prawda, stworzyć możliwości małżeństw, prawda, dyskutujemy, to jest najważniejszy problem. Przez 3 lata nie potrafiliśmy tego załatwić. I Chevron się wycofał, inne firmy amerykańskie się wycofują, nie wiadomo kiedy ustawa będzie, ale teraz już jest nieważne, bo w międzyczasie już jest decyzja Unii Europejskiej. I w tej chwili już praktycznie rzecz biorąc, wiercenie będzie nieopłacalne, bo oni wymagają przedtem jakichś badań środowiskowych, prawda, olbrzymich, prawda, leżymy. A w międzyczasie ustawa klimatyczna wchodzi w życie, którąśmy nasz premier podpisał i w związku z tym elektryczność będzie kosztować 30% drożej i my tracimy wszelkie możliwości konkurencyjne. No, tak wygląda nasza rzeczywistość. Proszę Państwa, przedstawiłem Państwu rzeczywistość naszą w sposób smutny i w sposób, że tak powiem, mało smutny, tragiczny. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w tej chwili Polska prosto drogo idzie do likwidacji po prostu. Do likwidacji zostania z 15 milionów, proszę Państwa, no oczywiście państwo kolonialne i tak dalej. Ale świadomość tego powinna właśnie wzbudzić co? Wzbudzić silną wolę przede wszystkim młodego pokolenia. Są kolosalne w dalszym ciągu możliwości. Możliwości wykazania indywidualnej przedsiębiorczości, a poza tym no, wreszcie doprowadzenia do tego, żeby no, ta kadra kierownicza była jakaś inna. No, tutaj trzeba zrobić, no i to są moje projekty, prawda? Pierwsza sprawa. Likwidujemy wszystkie partie. 4 partie mogą być. Utworzenie nowej partii wymaga 500 tysięcy podpisów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wprowadzamy większościową ordynację wyborczą. Ale to dopiero podejście do władzy do PiS-u. I tu jest właśnie ten problem. Ja działam 15 lat w ruchu większościowej ordynacji wyborczej. Teraz mieliśmy zjazd, w którym ja zresztą byłem referentem. I jasno sprawę powiedziałem. Bijemy się. Ale teraz nie. Teraz bijemy się, bo jeśli chcemy w tej chwili większościową ordynację wyborczą, to nie wiadomo, jak się ułoży struktura partyjna, bo w ten czas całkowicie się zmieni. Teraz trzeba doprowadzić do tego, żeby PiS zdobył władzę. Ale w dalszej perspektywie to trzeba zlikwidować ten system, który w tej chwili istnieje. Proszę Państwa, w tej chwili członków, kandydatów wybiera kto? Partia. Dostajecie Państwo 40 na przykład nazwisk, znacie 2-3 osoby i teraz nie wiecie, na jakiej zasadzie nie zostali dobrani. Czy dlatego, że ten jest sympatyczniejszy, a ta może przystojniejsza, a ten milszy, a ten, prawda, jak wewnętrzny jakiś tam, prawda, partyjny tego. Nie. Większościowa ordynacja wyborcza taka, jaka jest w Kanadzie. Ja mam wpływ na wprowadzenie specjalnego typu w jednej tylko dzielnicy w Quebecu, bo ja pracowałem w Quebecu. Proszę Państwa, oczywiście każdy może kandydować. 100 podpisów, już kandyduje, płaci tam, daje tam ile? $1000, prawda? Które traci, jeśli nie został wybrany. I teraz, ale musi, przede wszystkim musi co? Przedstawić bardzo dokładnie takie dane. Nie był nigdy karany, zaświadczenie lekarskie, że jest zdrowy fizycznie, zaświadczenie psychiczne, psychologa, że jest zdrowy psychicznie, prawda? Zaświadczenie, dokładny, 3-4-stronicowy rok po roku, co robił, gdzie był i opinie 2 osób wysokiego autorytetu moralnego, że zna tego człowieka z punktu widzenia moralnego, że on jest uczciwym człowiekiem. A więc biskupa, rektora, kogoś, prawda. Teraz w lokalu wyborczym na ścianach wywieszone są takie 4-stronicowe każdego kandydata. Każdy ma taką samą liczbę czasu na przedstawienie swojego programu, prawda, w telewizji i tyle samo czasu na spotkanie, prawda, z wyborcami. Znaczy wszyscy dokładnie wiedzą, jakie ma kwalifikacje, prawda, kto to jest. To nie jest wybieranie, że tak powiem, w ciemno. A poza tym na szczeblu samorządu nie ma partii.
Nie ma, prawda, że w gminie jest, prawda, jest, przedstawić sobie, jest ta partia, tak jak w mojej na Uchocie, prawda, po ostatnich wyborach 3 miesiące nie można było wybrać tam zastępcy, prawda, przewodniczącego, bo partie nie zgadzały się, a potem był problem czterech tych sprzątaczek. Chodziło o to, że były 3 sprzątaczki, były ze SNP, a zwyciężył Platformę, był problem, co zrobić, prawda? Więc decyzja była, że trzeba zwolnić, prawda, i tak dalej. No skończyło się na tym, że 2 sprzątaczki wystąpiły ze SNP i wstąpiły do Platformy. Taka jest rzeczywistość, proszę Państwa, no nie proszę, my żyjemy przecież zupełnie paradoksalnej rzeczywistości. Ja Państwu to mówię, muszę powiedzieć, że ja teraz już nie jeżdżę, ale już na ostatnim pobycie, na tym właśnie spotkaniu z tymi, to ja już nic nie mówiłem, bo cały czas wybuchali śmiechem. No my jesteśmy krajem paradoksu, proszę Państwa. Jesteśmy rządzeni właśnie przez ludzi, no zupełnie, a te, proszę Państwa, gdybyście Państwo przeczytali protokoły, no ja miałem, no są nieujawniane. Protokoły, proszę Państwa, Straży Marszałkowskiej w hotelu Sejmowym. No, taka historia, że proszę Państwa, z pierwszego piętra 2 gołe kobiety zostały wyrzucone, to ja Panie, to już nie do wiary. Pytam się jak. No oczywiście, no popijają i agencje towarzysko zapraszają, prawda. Potem zestawienie, powiedzmy, ile tych kar, prawda, za przekroczenie przepisów samochodowych, za takich. No proszę Państwa, no przykro mi powiedzieć, ale stopień holoty w kadrze, proszę Państwa, tej kierowniczej, to jest przerażające. Na szczyta wszystkiego to dla mnie, wie Panie, to ja, proszę Państwa, ten zegarek mam 30 lat, proszę Państwa. Jak przeczytałem, proszę Państwa, że minister, proszę Państwa, zbiera zegarki, proszę Państwa, i chwali się, że ma zegarek za 15, a teraz się tłumaczy, że żona mu kupiła za 15 tysięcy zegarek. Wie Państwa, chodzi po prostu o poziom tych ludzi. No przecież, proszę Państwa, to ta kadra przedtem, w II Rzeczypospolitej, byli poważni. Ale wiecie Państwo, to było inne państwo. To była inna nasza kultura. Proszę Państwa, u mnie w domu, ja mieszkałem w Wilnie i była zasada taka. Ojciec powiedział, żaden rozwodnik do mego domu nie wejdzie, bo rozwodnik zdawał przysięgę. I adwokat Sopoćko rozwiódł się jego przyjaciel, proszę Państwa, i zadzwonił telefonicznie, że chce przyjąć. Powiedział, słuchaj, ja rozwodników do domu nie przyjmuję. Oczywiście to przesadzę, ale to był jakiś pion, jakaś była. Trzeba znowu do tego wrócić, prawda? A w każdym razie stworzyć formy, żeby ci, którzy kierują nami, no na miłość boską, proszę Państwa, jeśli proszę Państwa, pewnie przeczytacie, że ktoś mówi, że polskość to jest nieprzyzwoitość i że Polska jest nienormalność, że polskość to jest, to Polska to jest brudny kraj, z którego, prawda, radzi, żeby wyjeżdżać. Proszę Państwa, no najmiłość boską, no. I tu jest ten problem właśnie postawy w tej chwili. My musimy się zmobilizować, żeby stworzyć tę siłę, która odbuduje, prawda, no jakąś postawę. Proszę Państwa, mówię się dobrze, Zachód jest demoralizowany. Pojedźcie, proszę Państwa, do Paryża 14 lipca. Wszędzie, na wszystkich oknach są flagi, proszę Państwa. Wspaniała defilada, wszyscy się cieszą. Pytam się Francuza, pan wie co to jest? To jest różnica. My pierwsi pokonaliśmy feudalizm. Jedziecie Państwo do Stanów Zjednoczonych 4 lipca. W każdej najmniejszej dziurze jest pochód, prawda, radość. Wiecie, my jesteśmy pierwszą demokracją. My pierwsi stworzyliśmy dumni. Jedziecie Państwo do Szwecji, jedziecie Państwo do małej miejscowości, patrzcie, przy każdej willi maszt i flaga. Ja przyjechałem do Polski 11 listopada, wywiesiałem, mieszkam na Szczęśliwicach, wywiesiłem polską flagę. Byłem jedyna flaga wisiała, proszę Państwa. No na miłość boską. Co się stało? I to właśnie nas to wszystko musi zmobilizować. Musi być ta świadomość klęski w tej chwili. W tej chwili nie ulega wątpliwości. Jeśli się w jakiś sposób nie przeciwstawimy, nie umie, to Polska prosto drogą, że tak powiem, likwiduje się.
Po prostu się likwiduje. Plan od 300 lat istniejący. Zlikwidować Polskę, Rosja, Niemcy. On w jakiś sposób jest realizowany. No i to wszystko. Mogłem Państwu mówić jeszcze dwie godziny, ale to już starczy. Dziękuję bardzo.